Przede mną drużyna, którą nazywałem czasami RG, Radom Grójec, Walc Grójecko-Radomski, piąte miejsce w Polsce, znakomity wynik. Jestem ciekawy, czy ktoś z was się dostanie do piątki All-Star, kto wie, może tak będzie. Macie założone medale i tutaj tłumaczę telewidzom, że medale są za trzecie miejsce w Europejskiej Lidze Młodzieżowej, gdzie w Oradei miałem możliwość z nimi uczestniczyć i tam zajęli te trzecie miejsce w całym Eblu. Panie trenerze, kilka słów podsumowania, a potem pański asystent. Dzień dobry. Chciałem pogratulować najpierw drużynie z tych za wspaniałe widowisko, za to, że mogliśmy razem wspólnie dostarczyć tyle emocji. Wiadomo, gra błędów, siłowa gra, dużo błędów z ich strony, ale udało nam się. Statystyki jeszcze nie patrzyłem, nie mam pojęcia, ale gratuluję chłopakom. Z asystentem zrobiliśmy taką robotę, jaką zrobiliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Chciałem podziękować także rodzicom i wszystkim, którzy pomogli nam w osiągnięciu tego sukcesu. Trener Białkowski, jeszcze parę słów. Ja chyba już nie mogę mówić dzisiaj w ogóle, więc gratuluję zawodnikom, rodzicom, trenerowi Czarkowi, wszystkim działaczom i Piotrówki Radom i Grójca za to, żeśmy to osiągnęli. Pierwszy raz w historii połączył się Radom z Grójcem i jesteśmy piątą drużyną w Polsce. Dziękuję. Jest z nami także dyrektor sportowy MKS-u Grójec, pan Ireneusz Juraszewski. Dwa słowa. Pan przeżywał całe te mistrzostwa, promował ten zespół. Proszę. Ja chciałbym bardzo podziękować chłopcom, wszystkim chłopcom, a szczególnie moim wychowankom z Grójca, bo dla Radomia to jest chleb powszedni, ale dla Grójca to pierwszy raz. I przejdziecie do historii tego miasta jako ci, którzy pierwszy raz grali w finale U14 i to szóste miejsce to nas wielki sukces. Brawo, piąte, przepraszam. Brawo dla was. W dzisiejszym ostatnim meczu MVP dostał zawodnik z Radomia, Rosołowski. Rosołowski, jak ci się grało przeciwko obrońcom Stychów? No i dwa słowa o turnieju. No, przeciwko obrońcom Stychów grało mi się trudno. Ale w drugiej połowie się zmobilizowaliśmy i graliśmy dużo lepiej. Dziękuję. Teraz każdy dwa zdania, trzy zdania podziękowania dla kogoś, pozdrowienia, bądź coś o turnieju powiedzieć, co wam się podobało, nie podobało. Każdy ma po trzy zdania. Zacznijmy od ciebie. Przedstaw się, skąd jesteś i trzy zdania. Witam wszystkich. Mam na imię Nikodem Grzyb. Na początku chciałbym podziękować całej drużynie za naprawdę fenomenalny sezon. Dziękuję trenerowi, że nas bardzo dobrze szkolił. Drugiemu trenerowi, że naprawdę zawsze nas wspierali i dążyli do celu, żebyśmy tutaj stanęli na tej scenie. Dziękuję bardzo. Nazywam się Kacper Cholewa. Na pewno chciałbym podziękować wszystkim trenerom, co się do tego przyczynili, do naszego piątego miejsca. Chciałbym podziękować wszystkim, całej drużynie za dobre chwile, za te złe, za rodzice, najlepszy doping jaki był. Dziękuję. Nazywam się Andek Juraszewski, jestem z Grójca i chciałem podziękować wszystkim trenerom, którzy doprowadzili naszą drużynę do tego finału i do tego piątego miejsca. Dziękuję. Bartek Górnicki, Radom. Ja przede wszystkim trenerom, no bo to oni włożyli jakby najwięcej serca w to, aby nas wytrenować do tego, co tutaj zdobyliśmy. No i rodzicom, tacie w szczególności, który codziennie, dzień przebywał te 150 km, aby na mój mecz przyjechać. Ja chciałbym podziękować naszym rodzicom, kibicom, którzy nam kibicowali od ćwierćfinałów do finałów, którzy nas wspierali, niesamowicie nas wspierali.
naszym trenerom, którzy niezwykle z nami ciężko trenowali przez ten cały rok, oraz wszystkim sponsorom, którzy nas wspierali również tak cicho. No i to wszystko, dziękuję bardzo. Nazywam się Kasper Kiełbioski, jestem z Radomia. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przychodzili na nasze mecze nas dopingować, drużynie i sztabowi trenerskiemu. Bez komentarza. Nazywam się Dominik Stasiak i chciałbym podziękować trenerom za treningi wszystkie, które nam poświęcili. Chciałbym podziękować wszystkim rodzicom, którzy przywozili nas na treningi do Radomia. I to tyle w sumie. Chciałem przypomnieć, że Dominik Stasiak to najbardziej medialny zawodnik w drużynie. Pozostawię to bez komentarza. Antek Juraszewski, jednym z mocnych zawodników 2006. Przed Tobą jeszcze są niejedne finały. Chłopcy, zajmujecie piąte miejsce poza strefą medalową. Na pewno każdy marzył, żeby w tej strefie być. Fantastyczne spotkanie. Ja myślę, że ten skład się utrzyma. A tak na szybko. Kto czwarty przed Wami? Czwarte miejsce dla kogo? Kogo obstawiasz? Chyba... Pierwsze. Wrocław, drugie Słupsk, trzecie Włocławek, czwarty Sierak. I piąte miejsce kto? Gruje z Radą, sportowy okrzyk. Okrzyk sportowy. Raz, dwa, trzy! I wszyscy stawają pod banery.